Dzień dobry Państwu. Jak Państwo zauważyliście, jesteśmy znów w Starym, tym razem z innej strony, bo przecież już jedną legendę w Starym Państwu przedstawiałem. Ta druga legenda jest związana z tą samą postacią, z postacią Boruty. Drodzy Państwo, posłuchajcie tej legendy. Skrzat Boruta ze Starego. W Starym opowiadano, że pewien chłop jeszcze zimą miał piękne jabłka, które przechowywał w swojej piwnicy. Wówczas w okolicy grasował skrzat Boruta, a gdy przez okno zobaczył te piękne owoce, nabrał na nie ochoty. Do środka dostał się przez dziurkę od klucza i najadł się tam do syta. Chłop jednak wkrótce zauważył, że jabłek jest coraz mniej, a ponieważ dokładnie wiedział, że poza nim nikt inny do piwnicy nie mógł wejść, gdyż zawsze miał klucz przy sobie, wtedy pomyślał, że złodziejem jest skrzat Boruta. By go złapać, przed drzwiami postawił wannę ze święconą wodą. Boruta wpadł do tej wody i musiał się w niej wykąpać. Od tego czasu już nigdy więcej do Starego nie wrócił. Drodzy Państwo, ta legenda jest również zawarta w tej książeczce wydanej przez Muzeum w Rogoźnie, Legendy Rogoźna i Okolic, i w tymże muzeum jest ona do nabycia. Serdecznie Państwu polecam, tym bardziej, że w tej książeczce są zawarte również przepiękne rysunki dzieci, które ilustrowały zawarte w tejże książeczce legendy. Do zobaczenia.